Cześć, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Construction Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Święta Trójca, idąc od lewej Łukasz. Cześć. Po prawej Michał, od czyli lewej Światek. Miałeś iść. Dobra, ale słuchaj. Po prawej Michał, czyli Światek, a po witam. Środku taki trochę mindfuck, niby Kuki, a tak naprawdę Daniel. Siemanko. Tak, taki mały troll. Słuchajcie, ja szybko tylko lecę porozmawiać z... O, już słyszymy Tobiego. Lecimy porozmawiać. To ja idę otworzyć drzwi szybko. Dobra, ja tu porozmawiam tylko z brygadzistą. Naszym następnym zadaniem jest wybudowanie nowego parkingu. Mam nadzieję, że masz odpowiedni sprzęt. Oczywiście, że mamy sprzęt. Co zatem trzeba zrobić? Doskonale, poza przetransportowaniem mnóstwa ziemi będziemy potrzebowali całej masy betonu. Do tego będzie instalowanych mnóstwo specjalnych elementów, które trzeba ustawić dźwigiem. Nie będzie łatwo, ale na pewno sobie poradzisz. No dobra. Słuchajcie. Dobra, i teraz tak, trzeba kopać w wyznaczonym miejscu, także ja już się teleportuję do Was, panowie, na firmę. Tutaj wszyscy powinni być jeszcze. I teraz może tak, kto się bierze za kopanie? Aha, dobra, rozumiem, last rąk. Światek? Światka chyba nie ma, proszę to drzwi zamknę. Dobra, to Światkowi zostawiamy kopanie. Okay. Łukasz, do Ciebie mam prośbę, żebyś wziął betoniarkę i pompę do betonu, zawiózł na plac budowy. I moja ulubiona rzecz. Tylko najlepiej zawiózł chyba, bo mamy dużo czasu, więc nie ma sensu ten. Ja muszę wziąć tą małą, bo tej dużej nie mogę, bo nie mam tam. No tak, 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 tą. A Daniel ze mną, chodź, pojedziemy. Gdzie jest naczepa burtowa? My pojedziemy na... Kurza stopa. Czekaj, brakuje mi, słuchaj, przyczepy. Naczepa burtowa, zresetuj pojazd do bazy. Jest gdzieś naczepa burtowa? Jest, płacę. Jest tam, dobra, na sam początku. To dawaj, wsiadamy w tego czerwonego mana. Mhm. I my pojedziemy po... na skład budowlany po wszystko, co nam potrzebne. Okej. Okay. Ludzie, zapytacie, dlaczego jest Kuki, a jest Daniel. Sprawa ma się tak, że Daniel nie ma DLC-ków, przez co nie mógłby teraz ze mną jechać, znaczy nie mógłby prowadzić na przykład tego mana, nie mógłby operować wieloma urządzeniami, że tak powiem, maszynami, więc stwierdziliśmy z Kukim, że po prostu Daniel użyczymy konto Danielowi jego, w sensie konto Kukiego użyczymy Danielowi i w ten sposób Daniel bez problemu będzie mógł nam ze wszystkim pomóc. Tak jest. I to jest to miejsce, gdzie byśmy ostatnio coś tutaj budowali. Powiem ci, nie wiem, może. No tak. Nie wiem. Skoro albo tak mówisz, to Świadka, albo nie wiem, kogo byśmy wczoraj coś tam robili, ale... To wczoraj u Świadka. Dobra, tak, jestem. No, wczoraj, jest co? I on. Wczoraj. Wczoraj u ciebie budowaliśmy chyba na tym samym miejscu, co teraz u mnie. To widocznie. Dobra, Daniel. Mhm. Spokojnie, panie. Ja będę kupował. Czekaj, ja wam w ogóle dam uprawnienia, w sensie awansuję was wszystkich. Awansuję, jak miło. Tak. Otwórz proszę zlecenia. Mhm. Aktywne zlecenie i po kolei tam zakupy zaczynają się od piątego kroku. Dobra. Czytaj mi, co tam jest do kupienia. 4 zbrojenia ze składu budowlanego. Trochę znowu jestem. Dobra, co ja mam wziąć? Powiedzcie. Poczekaj momencik. 4 zbrojenia, tak? Mhm. 4 razy emulsja gruntująca. Tak, i tam dalej leć, sprawdź, czy coś jest. Później jest zalej betonem. Światek, pompę do betonu możesz. Już wziąłem to. A nie, przepraszam, ty koparkę bierz i jedź tam kopyp już. A kopania jest dużo w tym odcinku. Ale okay. Pojazd jest wciąż doczepiony, na czym stoi koparka? Okay, a dziudy... No na naczepie, to masz pojechać tym. Dwa razy. Dobra. No słucham, Daniel. 2 razy płyta betonowa. A to nie, to chyba trzeba będzie wylać, bo tego nie da się chyba. Umieść ładunek 2 razy. O, możliwe. Dobra, to dalej. To już chyba więcej nie ma tam. Chyba nie. No, później są te płyty budowlane znowu. No, chyba nie, chyba to wszystko do kupienia. Dobra, to wsiadaj w drugi wózek widłowy. Mhm. I. A ja polecę po żurawia i przyjadę tu żurawiem, żeby załadować to zbrojenie.
Dobra. Mam zaznaczone, dobra. A tutaj Łukasz, tak? Zwoził wszystko. No Łukasz ja pojechał z betoniarką, z pompą. Ja jadę do Daniela, będziemy ładować to, co jest na składzie budowlanym. Ty Światek leci już z koparką, zacznijcie kopać. Będziemy się zmieniać, bo myślę, że kopania wystarczy dla wszystkich. Tak samo jak i lania betonu. A nie masz czasem dwóch koparek? Nie, ale mogę kupić, jeśli chcecie. No, może byłoby szybciej. Będzie, tak. Pompy też będzie można dokupić, żeby ze dwie pompy były. To Łukasz, ja kupię, a ty to wszystko tam gdzieś weźmiesz do na plac budowlany za. I okay? Też byłoby. Jak okay, będziecie ale... mieli miejsce, żebyście załadowali te dwa wiadra. Ale koparkę przytepnę, bo nie będę nią jechał przez. To tak, będzie tak, wtedy spoko. Będzie można wtedy wylewać tym. Będzie można wylewać beton. No dobra, czekaj, bo ja muszę ten wysłać do hangaru. Jakieś te, to do hangaru, bo tego nie używamy w ogóle. Tabor, mała koparka do hangaru. Firma Tabor. Ciężarówka z wywrotką, ciągnik. Dobra. Pompa, walec. Walec nie jest nam na razie potrzebny w tym zadaniu. Nie. Walec to nie. Walec też wysyłam. I tak, Łukasz kupi ci tą koparkę zwykłą, czy na, łyżkową, tą kołową? A nie wiem, w sumie to bez różnicy mi to. Znaczy tą dużą, ale tak sądzę, to nawet nie wiedziałem. Znaczy nie no. Dobra, nieważne. I pompa do betonu. Może być taka, dokładnie. I druga pompa do betonu jest. Także już możesz się tam teleportować tym, że tak powiem. Dobra. Ja teraz ludzie biorę. Duży żurow samobieżny. Załaduję to zbrojenie. Dobra. Daniel, jak tam załadujesz, tak załadujesz, bo mamy od ciula miejsca, także spoko. Dobra, dobra. A, bo widzieliście tak samo tą butową, to? Tak. No, myślę, że to teraz będę tylko tego używał, wiesz? No, w sumie spoko opcja. Jak jest mało ten, to nawet nie trzeba się przejmować właściwie, jak się załaduje. No. Tylko ładować i ładować, dobra. Tej, ale to nie jest to samo, bo wcześniej nie było kopania. Ty faktikos. O kurde. Ej, to ja muszę sprawdzić, w którym to było odcinku, bo... Bo to było w odcinku z tobą. No. Jak tylko we dwóch chyba nagrywaliśmy. Tak. To nie jest to samo zadanie na bank, bo tutaj nie było kopania w ogóle. Od razu było wykopane, od razu było trzeba wszystko zalewać. Tam chyba, 90%... że jakiś update, co nie? Chyba, że 90% zadań tam to było właśnie kopanie, wylewanie betonu. O kurde, panie. Więc to na pewno nie jest to. A to jest parking na pewno? No tak. Okej. Okay. Możesz sprawdzić. Może parking, no. Ale podobnie wygląda. Może po prostu jak gdyby troszkę usłyszeli nasze marudzenie, że zbyt mało realistyki, że chcielibyśmy pokopać. I dali nam Słuchaj. Tutaj teraz. Może i tak. Różnie bywa, co nie? Może Zadanie, na moim kanale tak mało, ale na twoim mogli gdzieś tam już to przyuważyć. Pewnie tak. Jakby nie patrzeć. Ej, w sumie to z naszej tutaj czwórki mam chyba najmniej subów. A nie wiem. Nie wiem ile ma Łukasz. 2800. O, no to na pewno. Daniel ma ile? 1400. Ej, 40, przepraszam. Oj tam, oj tam, w te czy we w te. No, co tam tam te. W wczorajszej Fifie mi 12 wpadło. No i gitara. Ludzie, widzicie? Macie opis. Czytajcie go, tam macie fajne linki do chłopaków. Ja pierdzielę tego kopania, ja tylko Adziu pomiń. Pomiń od razu Adziu, proszę cię, jak tylko wyskoczy. Jak bo tylko jak będzie. A tak cyk się pomylił. Ale gorzej będzie, jak będzie trzeba wykopać do końca. Pamiętam kiedyś takie zadanie było, że było trzeba nie ciul i kopiesz do końca. Słuchaj, no to będzie, ja wam powiem, że... Ej, w ogóle dziwnie mi głośno nagrywa mikrofon, chyba że ja mówię tak głośno, nie wiem. Mniejsza o to. Kiedyś było, będzie drugi po prostu to odcinek jak most. 4 godziny jazda. Dobra, ja załadowałem to. To kup Daniel, przepraszam. Kup dwa razy pojemnik na beton. Tutaj, nie? Się tak. Dotykuję. W sprzęcie. Dwa razy, tak? Tak. Po 25% około zawsze było, nie? Powiadomienie. Tak plus minus. Kupione. No tak około, no. Dobra, spoko. Ja pierdykam. Masakra, masakra.
Ale poczekajcie, jaki będzie efekt na końcu, to dopiero będzie fajne. No ja mam nadzieję, bo... Ale nie... Adziu, wiem dlaczego! Czemu? Tamto zadanie nazywało się podziemny parking. Aha. A to jest nowy parking. Ja mam minutkę, po telefon mam. Spoko. Czaisz. Ej, fakt, bez kitu. Ja teraz tak sobie strzeliłem, przecież tam było podziemne. Co prawda tutaj też kopiemy niby. Może być też podziemny, ale... Sama nazwa jak. No nie, no nie chciałbyś chyba kopać na podziemny. No chopie, ludzie, jeśli nie oglądaliście, to łatka było, tak u ciebie było, tak, po ciebie był ten odcinek. Ze mną jeden, ostatni tylko i wyłącznie co ze mną był, więc sobie szybko to znajdziecie. Chociaż Adziu w sumie wrzuca tych filmów co ja, więc ciężko będzie, no ale w każdym bądź razie poszukajcie sobie. Wejdźcie sobie w playlistę Construction i tam macie. O, ja mam wszystko. Będzie najszybciej. No, ale generalnie zobaczcie sobie, ile tam było po prostu. No to był cały teren po prostu wykopany, co my na nim jesteśmy. To było na końcu odcinka. Tak, na samym końcu, no. Czy chcesz kontynuować kopanie? Kurwa, jak to źle naciśniesz, to się zapier... Dole. Dobra, światło. Wycofujemy. Ej, dobrze kliknąłem, kurwa, bo przez chwilę tak. Się zacząłem zastanawiać. Masz kuźwa szczęście. No bez kitu. Ludzie, ale ja wiem, że wy takie zlecenia lubicie. Zresztą ja w komentarzu co chwilę dostaję pytanie, mimo że tych komentarzy prawie nie mam, to od jednej osoby cały czas zostaje pytanie, kiedy będzie drugi most, w sensie, że taki długi odcinek. No. To kopcie teraz dalej. Co, znowu kopać, ja i rypie. Dobra, to leć. Możliwe, że to będzie to samo, bo widzę w sumie, że... Tylko kuźwa, jak ja tu przejadę teraz, nie przejadę. Już za mną chyba jechać. Czekaj, zresetuję się. O, i tak mi to gówno da, dobra, jadę za tobą. Chociaż mogę wjechać, a jeden grzyb, czy wjadę do środka, bo i tak... Powiem ci, Aziu, że może być to samo, tylko że po prostu jak gdyby... No tutaj dodatkowo dali nam kopanie, wiesz? Myślisz? Bo widzę, że mniej więcej tak samo jest po prostu tutaj wszystko. Słuchaj, co mam ci powiedzieć? O, się okaże. Oglądają nasze filmy po prostu. Ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Jakby lekko, jakby silnik graficzny jeszcze tutaj nowy wsadzili, to byłbym zadowolony w 300%. Bo nie oszukujmy się, ten silnik no troszkę... Kuleje. Dosłownie. Wiesz, nie można mieć wszystkiego, tak? No, to oczywiste jest. Nawet z tym... nie tutaj, nie ten... Nie talkinguje, tak bym to nazwał, ale wiesz. Nie talkinguje. Adziu, teraz jak znowu będziesz się zastanawiał, co kliknąć... Ej, no stary, zastanawiałem się, żeby kliknąć dobrze. To no chyba... to mówię, teraz pomyśl 15 razy. Żebyś na pewno znowu dobrze kliknął. Bo ja kliknąłem nie i po chwili zacząłem się zastanawiać, czy tam jest pytanie, czy chcesz kontynuować, czy chcesz przerwać. To ja tak, że ja na początku zawsze tak dawałem, nie? No. Jak żeśmy grali w Construction'a, zawsze było właśnie pytanie, czy chcesz kontynuować. Ja zawsze myślałem, że tam jest, czy chcesz przerwać i dawałem zawsze tak. I ciul, i kopiesz dalej. A najlepsze było to, że to tak zdarzało się też przy kopaniu tego, basenu, a tam przy basenie jednak koło stadionu, no troszkę tego kopania oj, było. Oj tak, było. Akurat ja go chyba robiłem sam. Mi się coś wydaje. Nie, no u mnie na pewno robiliśmy wspólnie. Tak, i to pamiętam nawet, co żeśmy robili na tym live'ie. Nie wiem, czy ty, Adziu, byłeś. Kuki siedział na live'ie i mieliśmy z niego bekę, dzień dobry i tak dalej. To mnie nie było, tylko później pisaliście mi tam czy coś. Ja nie wiedziałem właśnie, o co wam chodzi. No, coś tam mieliście, jakieś to był fazy. Najlepszy live. To był najlepszy live. Okay, ja nie tak. Mieliśmy fazy, tylko po prostu Kuki zaczął sam z siebie się nabijać, że nie może R wymawiać i tak zaczął pisać zamiast R to L. A my później zaczęliśmy na live wypowiadać, tak jak on by to przeczytał. I tak po prostu siedzieliśmy i Ełwinek, proszę przyjedź mi tutaj. I tak było. Spoko. Danielus. Tak, tak. Możesz w mordę. No. Nie da się zabezpieczać. Hmm.
Czy tu jest tak głęboko do kopania, czy mi się tylko wydaje? No nie wiem właśnie. Tak, tak, spróbuj tak, zabezpieczyć teraz, Daniel. No, już. Dobra, o. Poszło. Dobra. Jedziesz ciężarówką, czy jedziesz dźwigiem? Mogę jechać dźwigiem. Kuźwa, co jest? Czemu mi tylko tyle procent? Czekaj, tylko podpory złożę już. Człowieka, dwa tygodnie w szkole nie było i wszyscy teraz dzwonią. Martwią się. No, a żebyś wiedział. Ale czemu mi się zwiesiło to? Halo? Zresetuj, ale byle ci się zresetowało w dobre miejsce, a nie żebyś musiał dookoła jechać znowu. Zaznaczone jest, nie? Tam na zielono gdzie jechać. No, raczej tak. Jedziemy. Aha, okej. Okay. Czyli rozumiem, że latarnia zatrzymuje taki duży dźwig. Tak. Latarnia jest za silna. Tu strong mam jedną. No. O, ruszę. A jak są dwie, to skoro wiedzieć, która mam zdecydować? Naciśnij backspace'a. O, w ten sposób, dobra. O. Najgorzej. To dookoła musisz jechać? Nie. A, to gitara. Dobra, ja tą przestawię trochę dalej, żebyś... O, widzę, tam Daniel się bawi na zakrętach. Wiesz, nie jest łatwo tym wykręcić. No, to jest... Jednak tym żurawiem jest mega ciężko. On jeszcze ma hamulce takie, jakie mamy. No sorry, oszczędzam na serwisie, nie chcę się klocku wymienić. Staj tu gdzieś z boku na chodniku. Dobra. Daniel. No tak, znaki też są niezniszczalne, to muszę uważać. Nie no, znak akurat nie, jest zniszczalny. Nie, znaki są zniszczalne, tylko że musisz mieć prędkość dobrą, no. Aha, okej. W ogóle, co ja ostatnio widzę tutaj kuźwa nowych ludzi na terenie, to jest masakra, nie? Nie wiem, skąd oni się biorą. Dobra. Trochę z firmy, trochę wiesz, z kanałów prywatnych. Patrzcie, jak tu Światek wykopał stalaktyty, stalagmity, czy tam stalagnaty. No, Światek. Te. Moje kopanie ci się nie podoba, czy mi się wydaje? Cię mówię, że się nie podoba? No a? Właśnie. Tam znów mi się koparka zwiesiła, kurde. Trochę Łukaszu, co ty robisz? No. Drugi raz mi się koparka. Oj tam. O, co tam, trochę ziemi. Trochę piachu, no. Dokładnie. Przyzwyczaisz się, że tak powiem, jak to były te żarty z teściowymi. No, jakby tu tak ktoś Łukaszu. Wpadł, to... Już się pozbierałem. Daniel, tepnij się proszę do... pompy do betonu dwójki i przyteleportuj się nią lub przyjedź na plac budowy. Proszę. Pompa, dobrze, już szukam pompy do betonu. Ja tu trochę ludzie zapanuję nad tym chaosem. Pompa jest... Słyszysz Łukasz? On nas obraża, że to co pozwodziliśmy i tak dalej to chaos jest. Zaraz będziesz miał tu hałas. Ja bym tutaj po prostu na L4 poszedł, wiesz? Musi być szybko, czy wolnie, tak wolniej, to sobie dojadę. Ale powiem ci, daleko nie. Jak chcesz. Masz taką opcję, Michał, tutaj, nawet w tej grze. Nie wiem, więc... Niekoniecznie samo, niekoniecznie samo L4, ale na przykład Alt F4. I piękne, i mi to pasuje. Mendy. Dobra, zaraz powinno się kliknąć, że... O, patrzcie. Czy chcesz kontynuować kotpanie? Brawo ty. Brawo ja. Na szczęście. To wyjazd, panowie. Reset. Kuźwa, serio mnie tutaj resetuje. Dalej kopanie? Nie, już raczej nie. Z tego co pamiętam, przynajmniej jak wyglądała ta budowa... Tak, jeszcze jedno kopanie. Jeszcze? Tak. A potem... Zbrojenie, emulsja. Nawet wiem gdzie. Potem zalej betonem, umieść. Generalnie tutaj tam. Właśnie, gdzie kopaliśmy, będzie o wiele głębszy wykop teraz zrobiony. Pamiętam, dokładnie. Tak, Adziu, to jest to samo zadanie, tylko że po prostu tutaj teraz kazali nam dodatkowo kopać. Co ty gadasz? No. Ja pamiętam po tej formie, takiej... Że tam... nie idealnie to samo, ale bardzo, bardzo podobne, nie? Może lekko Daniel, stań gdzieś z boku na chodniku, wiesz? Może lekko to zaktualizowali po jakichś tam update'ach, ale generalnie to jest to samo zadanie. Jedź Łukasz tam na drugą stronę, jak możesz bardziej. A ja tutaj stoję. Albo dobra, no po prostu tam na końcu stań i tyle i będzie dobrze.
Pięknie to na razie wygląda. Danielu, masz na razie wolne. A wy się opierdziela, ja nie wiem. Kupcie ci koparkę i dobra, już nie ma sensu w sumie. Jak widzę, że Łukasz jednym łychom zabrał tyle ziemi, to... Nie, ja mam ogólnie po 60%, więcej jakoś tak. Nie, no ja też mi dzisiaj jakoś tak średnio idzie w sumie to. Nawet czy mogę to na ulicę wysypać, nie wiem, ale... Teraz po raz pierwszy mi, przed chwilą po raz pierwszy mi weszło mycha za 100. No, przyjechałem koparką, to można ten... Dupa, nie wyjadę z tym teraz, no dobra, wyjadę ten. No co, tak szybko? No. Nawet nie rozkręciłem teraz. Łukasz, rozumiem, że mam teraz szukać zleceń specjalnie, gdzie jest 10 etapów kopania. Ale powiem ci, kiedyś mi ta kopalnia tak nie pasiła, teraz powiem ci, no całkiem fajnie, ale to chyba za sprawą tego, że taka fajna ekipa dzisiaj jest i tu... Wiadomo. No to jest w ogóle, wiesz, podziękować. Bez żadnego, nie wiem jak to nazwać. Rozstawić ten dźwig? Wiesz co, tym dużym można. Okay. Tylko nie. Podjedź mi ktoś... Nie, rozstaw ten mały, bo ten mały i tak będzie potrzebny. W sensie ten no, jest rozstaw, duży. To rozstaw go tak w poprzek drogi. Bo on i tak będzie potrzebny, a ja... No ja nim zazwyczaj operuję, bo o wiele wygodniej mi się nie operuje, więc okay, ja będę okay. Musiał, to po prostu w niego wejdę. Tylko czekaj, Danielu, ja przyjadę... Poczekaj chwilę. Pewnie. Ja przyjadę, a ty ustaw się tu w poprzek drogi. Zablokuj całą drogę w jezdu z nimi. No, to będzie mogło opuścić pojazdu od... O, brawo, już mogę. No jedź. No, to jest Adzie to samo, dosłownie. To mi się wydaje. No dobrze, skoro tak mówisz, ja się kłócić nie będę. O, a tu... A, bo to jest dziura płatku, tak? Rozumiem. Oj, dobra. Przyjechałem pomóc. Oj, dobra, nie marudź. To po tym będzie już cały czas wylewanie betonu? Chyba tak. Tak. Dokładnie, dobra, to ja już wsiadam. Przydałoby się jeszcze ten. Chociaż dobra, dwie pompy masz? Mamy. Masz dwie pompy, no to. Są dwie pompy, już. Są dwa zbiorniki na beton. Dobra, to jakbyś mógł mi dać tutaj. Daniel? Chciałem ci ładnie. Dziękuję bardzo. A wy rozkładajcie sobie te już pompy z tym, z Łukaszem. Okej. Ja już biorę też swój pojemnik i zaraz zaczynam. Tylko, że betoniarką jeszcze będzie trzeba by te pojemniki. No dobra, to zapomnieć. Ja to już ten. Ja teraz tylko rozładuję to zbrojenie i emulsję. Tak? Weźcie i emulsję teraz muszę. Ktoś tu może podjechać tą dużą. A dobra, zresztą. Jakby ktoś mógł betoniarką po prostu za chwilę zalać dwa wiadra, to byłoby gitara. Ja już je postawię gdzieś tutaj na tym. A ja mam prośbę do kogoś. Kto jest wolny? Na razie nikt. Na razie to będziemy dostawać pompy, więc. To na razie może tam nie wierzę, bo i tak później trzeba będzie ten teren opuścić. Tak, wiem. Spokojnie. Co tam, Adziu, chciałeś? Weź, zabezpiecz ten ładunek, który jest tu na naczepie, tej burtowej, i wjedź mi gdzieś tam bliżej tą ciężarówką. Ale nie, jestem. Ledziome jest na tutaj, budowie? Skąd bierzemy ładunek? Bo strasznie wolno kręci się w bok ten dźwig i zanim ja to przerzucę te 8 rzeczy, to szlak trafi. A, bo Daniel już jest bliżej. Dobra, już jestem. Gdzieś bliżej mam cię podjechać? No, jak najbliżej tutaj. Nawet tu obok pomp możesz stanąć w sumie. Okej, dobra. Nie wiem, czy ja tu sięgnę. O, zobacz, widzisz mój hak? Podjedź idealnie pod haki. No dobra, moment, bo tutaj wąsko trochę przez tę maszynę. A, no proszę cię, wąsko. To jest wąsko. No dobra, no. Coś ty, panie majster. Może być? No i picobello zajebioza. O to chodziło. Jaka strefa zrzutu. To do betonu trzeba napełnić? Ładnie Łukasz poleciało, co? No. Jeszcze raz, Daniel. To do betonu trzeba napełnić, czy jak? Tak, przydałoby się, ogólnie rzecz biorąc. W betoniarce jest betun, czy trzeba jechać?
Jest, no proste, że jest, no. Przed chwilą jeszcze tankowałem przed nagraniem, żeby było pełno. I no Łukasz tak się rozładowywuje. Światek już tam. Okay. Czy Światek się wyciszył, czy on jest taki cichy dzisiaj? Światek, ja ci wyjadę tym, tą pompą, będziesz mógł wycofać. On się chyba wyciszył. No. Oj, to ci nie wyszło. No delikatnie. Ale Michał jest, bo on teraz tu właśnie jedzie, Michał. Tak jest, ale się wyciszył widocznie. Dobra, jestem. To ja nie mówiłem nic. Ja myślałem, że kurde ten, że Łukasz mnie nie słyszy, a to ja się wyciszyłem, lol. No wszyscy mówimy, że o, Światek się wyciszył. Oj, dobra, dobra, już dobra, no. Dobra. Panowie, to będzie jebitne zlecenie, jak most. Tyle, że most zaczynaliśmy we trzech, a kończyliśmy we dwóch. No. Ale to też w sumie tutaj będzie Łukasz chyba zostawił. Mamy tutaj trzy te. Mamy no tak, cztery. Łukasz chyba zostawił wtedy mnie i Kukiego w najgorszym momencie, z tego co pamiętam. Przy wylewaniu tych płyt betonowych. Tak, tak, tak. A jakbyśmy wtedy mieli dwie pompy do betonu, to też by to może szybciej szło. No tak z Erbikiem robiłem, ale koniec końców i tak wylewałem większość sam. Z Erbikiem wylaliśmy po jednej płycie. A później resztę wylewałem i tak sam. To wiesz co, w którymś zleceniu, tylko to nie w moście, tylko w czymś później jak grałem. Fajne było to, że mogłem wjechać betoniarką na to, a to jakieś podłoże wylewałem. Wjechałem betoniarką, wiesz, betoniarką lałem. Ale niestety na tamte płyty się przy tym nie dało, bo było za... Były za wysokie. Za mnie, wysokie było zrobione. U mnie na odcinku też kiedyś wjechałeś betoniarką. No, 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 też coś było. No to nieraz się daje, fajnie wtedy jestem, ale... I? Siadło? No, nie. Siadło. Uwaga, lag. Uwaga, lag. Okej. Okay. Dobra, ale Adziu, będziesz musiał im chyba betoniarkę jedną kupić, bo oni mają te, dwie te. Chyba, że będą się przestawiali. Ej, czekaj, bo betoniarką można było wjechać tam. No, no. Zalać tamte, ale Michał, tamten teren. Michał, wiesz co? Bo te otwory to możemy zrobić ze samej tej pompy bez tego, bez betoniarki, bo tam strasznie mało tego betonu idzie. A Światek tą betoniarką dobra, możesz sprowadzić. Dobra, to jakby ktoś mógł, na razie zająć się wylewaniem posadzki, ja muszę na dosłownie 3 minuty uciec. Dajcie mi chwilę po mnie z gry I za chwilę wracam. Daniel, wyszedłeś? Nie, grę mi wywaliło, ale już chodzę. Dobra. Tylko jak będziesz chciał wejść, to ostrzegaj, to wtedy wiesz. Bo to będzie lag. No, no, będę mówił. Jak będę miał czytać grę, to wam powiem. Widzicie, ludzie tak się wylewa. Jeździ się betoniarką po zbrojeniach. On go tak zbrojenie no, pęknie. Oj, dobra. Żeby ładniej powiedzieć. A tak można? Bez kitu? No widzisz, Łukasz. Dobra, skoro się da, no to... Ja mam dołączanie do gry, więc pewnie lag będzie tu miał, nie? To uwaga, Łukasz. Dalej. Jeśli nie generuj. Dobra, będzie zaraz synchronizacja. Więc uwaga. No mam wczytywanie, więc... Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Dobra, trwa oczekiwanie na gracza. No ja mam oczekiwanie na gospodarza. No szybciej, gro, proszę. No... Synchronizuj się. Bo ja głodny zaczynam być, cholera.
Który mamy etapik ogólnie? Trzeci, czwarty. Jeszcze 39. Kurde, coś długo ta synchronizacja trwa. No. No dobra, na szczęście się nie zawiesiło. O, i nalej. Zadziała. O Jezus. Gitara. Ile można było. No niestety, sprzęt nie pierwszej młodości. Ale mi ten, mam problem mały. Jaki? Nie leci mi. A masz coś? No nie, bo musi mi ktoś podstawić coś, żeby mi leciało. Betoniarka? No. To daj, ja wsiądę do betoniarki i ci podjadę. No dobra, ja już podjeżdżam, bo ja jestem w betoniarce. Okej, dobra. Czy ja tą drugą pompę mam rozkładać, czy na razie nie? No możesz rozłożyć jak chcesz lać do tych rur. Bo wy te rury wylejecie tym, ewentualnie możesz mi pomóc wylewać to, co tutaj jest. Tymi różnymi? W sensie pompą możesz pomóc mi wylewać ten podest, który tam jest. Mhm. Chyba nie tak miało być. Bo tu do wylania są te filary, nie? Chyba. Tak. Czekaj, Łukasz, bo ja teraz nie wiem jak ja mam tam do ciebie wyjechać. Powiem ci szczerze. Na pełnym gazie. O, dobra. Już jadę, Łukaszu. Ale czy ja tu siedzę z tego, ale chyba nie. Nie, chyba nie to zrób inaczej. Daniel. No? Zalewaj filary, a Łukasz pomoże mi zalewać tą posadzkę. No właśnie chciałem tak zaproponować, że może abym te filary wylewał. Kurwa, żeście się tu panowie porozstawiali. Ja tu teraz nie mam jak wjechać. Jakoś się przepchamy tutaj. Oj. Fajnie z góry wygląda. No jakby, mnie też. No, mocno. Jakbym sobie drona odpalił normalnie teraz. Mnie też później, Adzie, jakbyś mógł, to może naładować. Spoko, tylko mi ta pierdzielona teraz naczepa butowa. To poczekaj, to na tym. Ja nie mogę tego obsłużyć, dobra. Ło, panie! O, panie. Łażesz ty! Mordę kopane. Dasz radę tam jakoś wyjechać? A odjedź mi betoniarką, koparką. Koparką, okej. Okay. Ja już odjadę tą koparką. Okej, okay, I am. Ja tą ciężarówkę gdzieś tu na bok odstawię, żeby ona... Nie wylewaliście tutaj jedną betoniarką? Panie! Tu się dużo rzeczy dzieje. Okej. Okay. Łukasz nie ma przecież betonu, muszę go najpierw napełnić. Ja też nie. A ja już sobie poradziłem. Okej. Okay. Wziąłem sobie wiaderko. Czy chcesz kontrolować lanie betonu? Nie. Nie. A czyli tam to się wylało. A co z tym tutaj? Aha, to trzeba jednak to dolać. Są trzy elementy jak gdyby, dobra. To ja te wyleję o to, Adio, ty papa. A mnie ktoś tam pełni? Czekaj. Okay. Sprawdzimy czy tutaj to wpadnie. A co ty chcesz wpaść? Nie widzisz? Aha, tam tym betoniarką zalewać. No pa. A gdzie jest wiadro jeszcze jedno? Okay, patrz, panie majster, już się zalało. Ty to patrz, teraz ja wjeżdżam na to. Ty zobacz, to jest przystosowane pod to, żeby betoniarką zalewać, zobaczcie. Podjeżdżasz tutaj tyłem. A tak jak ten, to możesz mnie napełnić, jak się da z tego. Aha, dobra, nie podjeżdżasz tyłem? Nie, podjeżdżasz. Możesz napełnić ten jeden zbiornik z tym betonem, bo jest tak prawie pusty. Bez kitu nie mogę tu skoczyć. Nie. Może to zlecenie nie będzie wcale takie długie.
Kurde. To ja okażę. Dobra, Daniel, już jadę zalać ci tą pompę. Bo ja tutaj siadę, nie mam nic do roboty. No bo w sumie tu niby tyle lania betonu, ale chwila, moment i wszystko już było do kontynuowania. No, no. Nie, no, żartuję tam. Ja tu tylko jestem dla tego, jedynie tutaj te filary będzie trzeba do pełna zalać. No tak mi się wydaje właśnie. To jak zawsze, z filarami zawsze. Otwórz tak drzwiczki, Daniel, pod J chyba. Pod J? Czy pod Y, nie pamiętam. No, pod Y są. Pod Y, okej. Okay. Dobra. A, ty tutaj bierzesz? Dobra, to ja biorę tam. O, będę brał. Jeszcze ten zbiornik można też napełnić potem. Bo wiaderko znaczy się. Napełnia się? U ciebie? Tak. Powiedz, jak będziesz miał 100%. Mówisz, Łukasz, to wiaderko? No, tam jedno jest pełne, a jedno jest niepełne, już tak. No to pełne pewnie świstak ma na dźwigu. No tak. Ostatni Łukasz. Boże, Daniel, zapomniałeś. Okej. Okay. Spoko, ja wczoraj cały czas na niego Łukasz wołałem. Nie wiem, dlaczego. Ty też możesz wlać od razu do tej pompy. Co, ona pusta? No. No bo nie dojechałeś w końcu, by ją napełnić. Halo, no tak. Ale to się wyładuje. A, bo tutaj jeszcze jest jedno. Nie, tam już masz pełne, tylko tutaj jest jeszcze jeden pusty. Aha. Ja go jakoś tak dziwnie rozłożyłem coś. No tak trochę, Łukasz, ci nie wyszło, powiem ci szczerze. Wszystkie już są pełne, nie? Teraz, tutaj. Pompa do betonu 2. Nie, czyli widziałem. Łukasz, twoja. Twoja, Łukasz, no. Czekaj, ja stąd wyjadę tą betoniarką, bo... O kurde. Wszystko idzie zgodnie z planem. Czas zamocować specjalne elementy na podjazd. Aha. Dobra, co dalej? Elementy są odlane fabrycznie i już je przywieźli. Musisz je tylko umieścić tam, gdzie trzeba. Użyj do tego ruchomego dźwigu. Dobra, gdzie? Żurawia najlepiej ustawić tam. Tak, zróbmy. Zaznaczam teraz kilkoma słupkami. Teoretycznie tam najlepiej ustawić żurawia. A, ciężki żuraw samobieżny. Serio? Ja nie. No siedzisz w nim. Znaczy, przyjechaliśmy nim przecież. To w to czym jest problem? Na gąsienicach. Nie. Ariusz? Ciężki żuraw samobieżny. A, dobra. Tam było, że ruchomego użyć. Oj, świstak, panieś, kochanyś. Oj, dobra. Nie marudź. Ja? Nigdy w życiu. Ludzie, ja wam powiem, że ja z chęcią bym ponagrywał takie odcinki o jak most czy to, tylko że takich zleceń nie ma za bardzo. Most był pierwszym takim dużym zleceniem. Ten parking będzie pewnie takim drugim. I myślę, że jeszcze ten, nie wiem, to centrum medyczne, ono jest duże czy nie? Robiliśmy u mnie, zajęło około godziny. No ja nie robiłem u ciebie. Robiliśmy, ja, ty, Adziu i Erwinek chyba. Ja, ty, Adziu i Erwinek, tak. Ja, ty, Kuki, no. To może, no to nie wiem, ludzie, no nie ma po prostu takich zleceń, chyba że w modach gdzieś coś. To może wtedy. Oczyść teren budowy. A z czego? A chyba z ciebie. Nie, już nie. Kto się chce teraz bawić tym? Ja. Haha. To ty się baw tym. I like this. Ja wsiądę do tego flat dropa i flat dropem to. Halo. Ej, nie mogę zapać flat tropem. Tylko duży żuraw samobieżny. Do mnie tu wsia! Do mnie tu. No, jaki jaja. No to już światyk się pobawisz. Ktoś mnie tutaj, kurde, a co, czemu się pobawię? No bo tylko tym żurawiem dużym nie mogę. Czemu? No nie ma punktu zaczepienia. Jest to ewidentnie zrobione tylko... W sumie może być, bo jak było tylko... Dobra, to może być, no. No właśnie. Ewentualnie drugi, jak ktoś chce z was, panowie, to jeszcze drugi mam, mogę tu ściągnąć. Łukasz, Daniel, któryś chętny do
Nie wiem, jak statek jest. Rzucania płytami? Jak statek jest. Ale tylko chwila, moment, to jest tylko dwie płyty, więc. Chyba, ale nie, bo będą za chwilę kolejne. Za chwilę będą kolejne, więc możecie wziąć. No to w sumie statek może stanie, ale wyżej się pobawię. Aha, to chcesz tak. Bo będą jeszcze takich za cztery sztuki. Co najmniej, wydaje mi się. Ja wam go rozłożę i wy, nie wiem, zagrajcie w papier, kamień, nożyce, czy coś. Nie wiem. Na głos mówcie, co wybieracie, nie wiem. Dogadajcie się. Albo najpierw Daniel, potem Łukasz. Zmienicie i tyle. Ja tu będę nagrywał, nadzorował. Ludzie ogólnie... No, znalazł się szefuncio. No pewnie. Płyt jest chyba z 10. Chcesz wypłatę, to nie marudź. No, co chwilę będą nowe, bo tutaj trzeba cały czas. Zalej betonem. Znowu zalej betonem. I potem znowu... Ja wam pokażę, ludzie, jak wygląda jeszcze to zlecenie. Teraz mam tak, przetransportuj ciężki żuraw. Jest. Umieść dwie płyty. Czyli macie jeszcze 2, 4, 6, 8, jeszcze 10 płyt. Masz punkt zaczepienia tam normalnie? Nie, właśnie. Ja nie mogę tej płyty zaczepić. To nie masz punktu zaczepienia, czyli tylko i wyłącznie. To lipa. To możesz go na firmę teleportować. Okej. Później znowu jest. To będzie na zmianę, panowie. Bo tych płyt będzie tu łącznie do jakiejś. Czekajcie. Pardon. Ja wam mówię, ile tu płyt będzie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34, potem... Tak, łącznie tak. 36, 38, 40, 42. No i chyba posrało. 42 płyty, 8 razy ściana prefabrykowana, 2 razy spiralne schody i raz spiralne schody. Wiesz, ja tutaj dopiero szósty podjazd kładę. No dobrze. Albo już szósty. Będziemy się zmieniać po prostu i tyle. Znaczy no w miarę szybko mi to idzie, nie mówię, ale mimo wszystko no. Ja, ludzie, wiecie, co się napiję? Albo wiecie co, ja was zostawię z chłopakami na chwilę, ja se skoczę po coś do picia, bo widzę, że nic w pokoju nie mam. Także bawcie się i ja zaraz wracam. Zostawił nas, kurde. Znaczy was w sumie na pastwę losu. Tak, ja przynajmniej mógł zejść z placu budowy, bo teraz będzie, że trzeba będzie go oczyścić z placu budowy. Jeszcze chwilowo nie, bo jeszcze tutaj jest druga płyta, jeszcze za chwilę dojdą płyty na lewą stronę, bo tutaj jest też podjazd. Więc jeszcze chwilowo damy radę. Kolejne? Dokładnie, tak jak mówiłem. Trochę jeszcze z drugiej trzeba. Trochę robótki jest. No jakby nie było, jo. O, dobra, postawiło się, gitara. A dobre jest też to chociaż, że przywożą te płyty, a nie, że trzeba je albo wylewać, albo cokolwiek z nimi robić, bo... Albo wozić tak jak ściany, nie? No, też byłaby masakra. Chociażby przywiozło się też kilka naraz zapewne. No ale wiesz, jakby była taka opcja, ale... Jak Radziu mówił, że tam ile ponad 30, nie? 40, 42. No to trochę by było jeżdżenia. No. Dobra. Tam, tam, drum, tam, tam, taram, tam, tam, taram, tam, 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 tam. Bo to na każde piętro chyba będę musiał iść. A, tak. No i jestem. Okay. To się cieszymy. Słuchajcie, ja już koparki przeteleportuję na firmę. Yep. Bo one nam tu będą przeszkadzać, a chyba już nie będą nam potrzebne. Nie no, tylko wylewanie i te płyty pozostały, więc... Jak czytaliście przynajmniej. Dobra. Pompy zostały. Oczyść cel, znaczy teren. I już jest. Laga mam. And that's it. Okay. Tylko, że nie pokazało się, ja też mam laga. Aha, o, lacie betonem. Lanie betonem. Kto leje? Ja leję tutaj z tego, ja, a weź ten, weź Adziu tego. Weź Adziu tym dużym żyrawiem i wiadro bieraj. A coś ty myślał? Ale to, ej panowie, to dawajcie teraz, nie będziemy przerywać tego, tylko zalejemy cały. No wiecie, w sumie to możemy ten. Możemy, jak to się nazywa? Na betoniarku też dać, jakby ktoś chciał, że nie musimy pompą. To też może, no. Ja tutaj akurat wezmę, weź, kto tu jest? Łukasz, weź z drugiej strony podjedź, jak możesz, terenu całego jej budowy, bo ja z tej strony tutaj sobie to zaleję. Ale tam nie ma nic z drugiej strony do zalewania. Aha, no to jakoś tak inaczej, bo ja tutaj to sobie, co tutaj jest, to zaleję, wiesz?
Albo po prostu rozstaw się tutaj i po prostu przerzucisz ramię na drugą stronę, tam nad tego, nad Daniela. Ja mam rozkładać, Daniel, po prostu nie? Tutaj, no tutaj bliżej rozkładać. A jak chcesz, Daniel, no. A Łukasz najwyżej, chociaż... Musimy wylać to całe. Okay. Bo jak będzie, czy kontynuować, kliknę tak. Damy radę, byle zalać, tak jak Adzim mówi. Pan. Ja tu wzorki stworzę. Czy chcesz kontynuować? Tak. A dzisiaj w lesie czasy nie było, bo identyczne maszyny, identyczna maszyna była. Nie. Też bardzo umylewali. W lesie? W leśnie. A, w leśnie. Ja zrozumiałem w lesie i mówię, nie po co w lesie beton. Druga osoba to nie. Ja pierdolę. Nie byłem w leśnie dzisiaj. Trochę daleko mam, tak jakbym miał tak do Leszna się przejechać, tylko tak na przejażdżkę, to tak trochę lipa. Jak na przejażdżkę? Po beton do wylewania. No tak, w lesie. W lesie beton wylewać. Tak, no tam listka wylewałeś. Oj, nie, to nie ja dzisiaj. Wyjątkowo. Zanim wy się rozłożycie, to my to tymi wiadrami rozlejemy. Ale nie wiem, czemu tak się kogoś mi się dzisiaj dziwnie rozkłada, nie mogę go w całości rozłożyć. Pewnie zapomniałeś niektórych ten, że tak powiem, jak ono się rozkłada i dlatego ciężko. Ale ja też mam problem z tą, ja dlatego nie lubię pompy. Ja staram się używać właśnie tego wiadra. Bo ja nie cierpię tej pompy. No, trochę długo się rozkłada, to fakt. I powiem wam, z tego wiadra to nieźle spierdziela ten beton. No ale no, nie oszukujmy się, no za wielkie to ono nie jest, nie? No. Kurde, polali. No. Tylko weź Adzi gdzieś w jedno miejsce, żeby tak koło betoniarki, żeby było można je uzupełnić szybko. Bo teraz i tak chyba płyty laga mam. Jakby co, panowie? A ja też. Ja też. Po chwili. Zalej betonem. U nas... A, zalej znowu? Mhm. A te otwory, to dobra. Tak, macie. No wy teraz tam się ten dawajcie, a my teraz zapewnimy się. Dawaj Adziu, weź tam przesiądź się i lejby tym. Po jaką cholerę ja zbadałem tą pompę? Czekajcie chwilę, panowie. Czy grajcie sobie, ale ja muszę coś sprawdzić. Bo my tu mamy zalać betonem znowu, tak? Tak, tam są do zalania te. Jak się to mówi? Filary. Tak, filary. Nie, patrzę, bo coś mi strasznie FPS spadły. Ale już jest dobrze. Miałem po 10 FPS-ów, nie wiem o co chodzi. Ale już jest dobrze. Boże. Ach, tu się szybkie rozkłada. Ej, ale ten pojemnik na beton jest zajebisty. To jest coś mega, co mogli wymyślić. Dobra, Adziu, to ja zabieram ten twój teraz. A ty weź sobie radziej. Jest cały kulak budowany dźwig, o, co tam. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Nic się nie złamie. Znowu TeamSpeak mi spamuje, kto znowu? Kochają cię, Adziu. Zamiast się cieszyć, to ja nie wiem, marudzisz jeszcze. Winter znowu truje dupę. Bo trafił w momencie, gdy nagrywamy i ani nie może z nami zagrać, ani nic. Wczoraj tak samo, nagrywamy i akurat wbił. A jest tą pompą, czemu tego nie da się rozłożyć? Ej, a czemu nie możesz tej końcówki rozłożyć? No, czekaj. No bo na jakąś tam odpowiednią stronę się to kładzie. Na sztalki, prawo, lewo. Jak rozłożysz całą, to później. Dobra, czekaj. No nie mów, że... No bez jaj. Nie sięgnie. Nie no, te małe sięgniesz tam. Te takie malutkie filarki, no. No gdzie? A, no te nie. Malutkie są tutaj. Nie widziałem, nie krzycz na mnie, bo się zamknę w sobie. Ale ja mam taki donośny głos, przepraszam. Później będę chikał po nocach, no. No i więcej ze mną nie nagra. Kurna, Światek, ogarnij się. Dobra. Wyjdziesz. No nie. Co ty myślisz? Ja nie mogę teraz złożyć tego. O! I dobra. Czy chcesz kontynuować lanie betonu? Tak. Boże, bez sensu jest takie na siłę przedłużanie. No, aha.
Zapytałem, czy chcesz kontynuować. Powiedziałeś tak, no to kontynuujemy. A. Kurwa. Co za czub? Nie. Ale stary, sam chciałeś. Nie. Ale powinieneś mnie rozumieć telepatycznie, a nie dogadać się z takim. Ja sam chciałeś, Gubciulu. A nie, no nie. A nie, idź, Adziu. No dobra, moje możliwości produkcyjne się skończyły. Żeś się na nie napracował. No one nawet aż całe dwa wylałem. I to jest jeszcze te najmniejsze. To mogły być te dwa, które, że tak powiem... zadecydują o przyszłości tego parkingu. No tak. O, no, dokładnie, no. I wierzymy, że dokładnie tak będzie. Dobra. Wierzymy, że cały się nie załamie. Dokładnie. Stały wam dwa. Yep. Łukasz, rozumiem, że to zalejesz już. Ja ten jeden pomagam, a drugi Łukasz leje. Okej, okay, mamy to. Dobra. We got it! Lag. Tak. I co teraz? Dalej. Oczyść telebudowę, duży samobieżny żuraw jeden. Ja tak się muszę oczyścić. Oni chcą, abym się oczyścił. Halo, ale lag jest. No nie ma laga. Na tych co poradzić. LOL! Na firmę mnie przeteleportowało. No, trzeba przeteleportowało. Ciężki żuraw samobieżny. Ale oni chcą znowu, żebyś tutaj był. No to, to po ciula mi kazali odjeżdżać, głupie ciule. Wjeżdżaj tu, panie. Głupie ciule, ja nie lubię ich już. Pierw mi każą uciekać, a teraz każą jeszcze kuźwa wracać. A, powiem znak wam, mam. Powiem wam, że to ładnie wygląda. No spoko, fajnie. Tylko ściany takie jeszcze piaskowe. Dobra. Chyba, że to taki design. Właśnie. To jest to najlepszy, nowoczesna. To najlepszy architekt na świecie projektował. To wiesz, to widać, ta, na tak sztuce nie znasz. U nas gdzieś w okolicach Bolesławca pod autostradą zrobili chodnik i postawili postawili tunele dźwiękochłonne. Boże, tunele, panele dźwiękochłonne. Tylko że postawili je po stronie, po której nie ma parkingu, parkingu chodnika. Aha, okej. A nie, no spoko. No, więc... czemu by nie? No, tam. Więc generalnie... Ej, ale wiecie co? Plus. Ten parking wygląda zajebiście, ale byłby mega, gdyby można było tu też wyjechać później samochodem po wybudowaniu. Tak, no. Jestem za. No, brakuje mi interakcji z tymi wszystkimi budynkami, które budujemy. Znaczy nie tyle interakcji, bo wiadomo, to... jeśli komuś budujemy dom, to nie wejdziemy, nie? Ale... Ale o parking czy... Na budowie złamiesz nogę, to co? No, o chociażby, no. Tak, o. Od razu połączenie Construction Simulator z symulatorem tego chirurga, tak? Symulator karetki mam, więc coś byśmy skombinowali. No Daniel by nas woził. Znaczy, obawiam się, że byłby problem, bo ja prawa jazdy jeszcze nie mam, ale... W Constructionie jakoś ci idzie. Dokładnie, tak, wiem mówić. Idź tym, że zachodziłem o latarnię. Oj tam, każdemu się zdarzy, nawet najlepszemu. Tylko, że lipa teraz jest, bo jest pracuje. Bardzo blisko, te płyty dostaję teraz, cholera. No. Da. Mogłem się ustawić w sumie po drugiej stronie tego płotu. A mnie ale kto bierze? Wiedział o takich rzeczach, że będą? Nie mogłeś ustawić, bo tutaj musi być żuraw zaparkowany. Ale po drugiej stronie bo też tam mogę. Są te są pachołki. Słupki. A, widzisz. Drugie jeszcze byłoby ok. Cztery oczyść będzie... budowy znowu. Ale nie, to w sensie przesuń ramię, pewnie tu się pojawią znowu te płyty. No ja wiem, że powinny się właśnie pojawić, ale obstawiam, że nie chodzi o mnie. W sensie, że o ramię, tylko chodzi o ten. Ale o... po podpory złóż. Nie, podpory nie, właśnie, nie no. Nie składaj backspace'em, tylko normalnie, to ci nie tepnie. Ustawię się z drugiej strony po prostu, będzie szybciej, bo tak to kurwa, to będę co chwilę się składał. No. Cześć, ja ci tam pompę zabiorę, bo ktoś cię przyblokował pięknie. Ja se nie dam rady, chłopie, patrz. Panie, bo cię jebnę. Patrz. Ja nie dam rady. O mnie mówisz. Co za ciul. I teraz ty mnie będziesz blokował, tak? A jak? Pitalaj, głupi ciulu. Kuźwa. Menda.
Widzicie ludzie, co ja się z nim mam. Przyjdzie taki i myśli, że jest najlepszy, no. Ale ja wiem, że... No, mniejsza. No, to tu się światek zawiesił. Ja tylko znak przeholowałem. A światek, wiesz o tym, że tutaj gdzieś leżą twoje pojemniki na beton, na ściany? Szkielety, w sensie. A to w wodzie, nie tak. Moja. Ale to na moim save'ie, a nie na twoim, co ty gadasz. No, ale u mnie też się pojawiły. O! Przecież i takich u ciebie nie widać, ciulu. Wrzucił do wody, a i tak nie widać, lipa. O, przenikające podpory. Opuszczają się, kurde, te podpory. Dobra, i skaczemy. Czy doskoczymy? No, nie. Nie, bo... nie opuszczałem się. Musisz odjechać kawałek w... Właśnie widzę, ale no to jest kuźwa horror. Jupi, prawie. Chore państwo. Okej, dobra, teraz... No światek, teraz bo tutaj widzowie... No ja tu robię, no chłopie, no robię wszystko, co w mojej mocy, no. Moja wina, że mnie nie pozwalają się rozłożyć. I znowu no, się nie tak, pozwala. Ej, kto nie, tak nie. Idealnie zaparkował ciężarówkę na prawym pasie, jakby stała na czerwonym świetle? Ja. Spoko. Ja wyrównam trochę, żeby jeden pas... Ale gdzie, co? Ale widziałeś, jak pannie pompa jest zaparkowana na parkingu? Na poboczu, no. Kurde, szalony. To ile tych pięter w ogóle tu będzie, skoro to tyle tych płyt mamy? Dużo. A ile płyt masz na jedno piętro? No wcześniej mieliśmy 6, 8, 12. Ja naliczyłem 12, bo tam były 4, tu było 8. To nie wiem. A teraz będzie na 8. Was to pewnie wszystko będzie pisało, nie? Teraz robisz etap 10. 2, 4, 6, 8, 10. O, nie da się wskoczyć, kurde. No zaraz jeszcze jedno. 12. Jeszcze jedno, to już się powiem. 12 chyba. Teraz są płyty. Już ci daję, Łukaszu, przeskoczyć. Będziesz pierwszą osobą na tym betonie, która będzie tam, która postawi tam nogę. Potem znowu płyty, potem ściany. Proszę cię bardzo. Jupi, jestem, ale fajnie. Łukasz jest pierwszą osobą, która postawiła tam nogę. Jupi, ja jestem drugi. Jupi, ja będę ostatni, albo w ogóle nie będę. Nieśmiesznie. O nie, za mną, nie, co za menda. Możesz być wyciągnięte ramię? Co? Sięgnie, on te ramię ma... Co ty chłopie, ja tam betoniarkę bym przystawił, nie? No, o, pewnie takie rzeczy się robiło. W sumie tak. Nie takie rzeczy się robiło. Jeszcze bym tę betoniarkę tam na dachy wstawił. Ale żura w farmingu to już masz problem obsługiwać. Oj tam. I cię zniszczył. Oj tam. I cię Daniel podsumował. Oj tam. Ja chyba muszę skończyć z YouTube'em, bo się będę bał świadka. Codziennie wiadomość na komentarzu. Anonimowy post. Wpierdol. Na wskocie to tu jest. O, proszę. Niższe piętro. A, bo tu będzie winda chyba. No, też tak myślę. Te schody będą. Albo schody. Schody spiralne. Schody, no. Ja się tu schowałem. Ostatnie dwa. Prawie jak w puzzlach. Zadanie nie powiedziałem światek, że takie ostatnie dwa. Ostatnie dwa na tym etapie, o tak pasuje. A, no to tak, bo potem jest etap lania betonem, potem etap znowu raz, dwa, trzy, cztery. No to lać betonem będziecie płyt. Wy, a ja będę później znowu ustawiał. No może te... Później znowu 12 płyt betonowych, więc potem 4 ściany. Się już rozkładajcie. No właśnie chciałem zaproponować, żeby rozłożyć. Adi też się rozkłada już z tym, z wiadrem. To ja już prawie ją. Ale powiem wam, skurno, z tymi płytami to jest... To dobrze, ich nie trzeba wszystkich wylewać. No. Właśnie mówiłem, to jak ciebie nie było.
Jakbyśmy mieli je przywozić nawet, kuźwa, nie tyle wylewać, co przywozić skądś, to już by było masakra, co dopiero jeszcze. Nie no, przywozić to jeszcze spoko, bo załadujesz na jakąś wielką naczepę i tyle. No, ale tak, nie wiesz, ale... ile w, na przykład jakby ci dawali po dwie w te... na firmie, bo sami, bo nie, tak, nie byłoby tak, jak że możesz sam ładować, jak gdyby, tylko by ci pewno ładowali, tak jak ze ścianami, nie? A, w tym sensie, no to byłaby... ładowali by ci po dwie. Dobra. Pięknie. Wylewać. Tylko nie ma jeszcze co. Pompa do betonu 2 trzeba oczyścić. A dobra. Pewnie mnie zaraz... A ja teraz odpoczywam. O, na szczęście mnie nie tepu na falę. Lag. Oho. O, dobra. Dobra. To ja mogę lać te słupy, filary. No ja wiem. Wy sobie lejcie ten. Ja wierzę na ten... Na plac budowy, żeby nie było tak jak ostatnio. Aha, o ty dolejesz, no dobra. Ale przecież się Łukasz możesz rozłożyć, no tego jest trochę do zalania. No. No bo ja i tak. Może nie jest tak dużo, ale. Się okaże, czy zdążysz się rozłożyć, czy nie. Ty możesz, Adziu, weź ty zacznij wylewać te płaskie, a zostaw tutaj Łukaszowi. Rwiecie. Filary. Zostaw Łukaszowi filary. No. A ty rozlewaj tam na tym płaskim. No tak, nie mogę żeby się rozłożyć. Nie przestawią. No dobra, skoro tak mówisz. Ja nie mogę się bo rozłożyć. Po co on się rozkłada? Żeby zalać, nie wiem. I weź też troszkę dalej zalewaj, bo zaraz Daniel nie będzie miał co robić. Znaczy właśnie mam problem, bo nie mogę pompy rozłożyć. O, teraz idzie chyba. Okej, teraz idzie. Gdzie idzie? Na domu. A, spoko. Mówię, ja nie chcę mi się usiadę do domu. No cóż. Oj, tam nie sięgnę do tego ostatniego. No to co nie sięgniecie, to ja nadrobię tym. No. Wiadrem. Fajne mi kurwa wiadro, to jakbym miał takie wiadro węgla przynieść do domu, to mi się zajęło. oj tam marudzisz już. Takie rzeczy się robiło, nie Michał? Tak, hopy. Ej, czemu ty masz tu nick Michał, a nie Światek? Nick mi nie tego. Bo nie wiem, jak? Co? Serio? A, Michał masz, no. No a dlaczego dziś na tym odcinku prawie cały czas mówimy do ciebie Michał? Lol. Jakoś jak człowiek spojrzy na ten. Czy chcesz kontynuować lanie betonu? Nie. Ale jeszcze macie filary. Którego do Łukasz nie sięgniesz? No ja już zalewam. Tego pole, tam co zalewał już ten właśnie Daniel. Nie ma dla mnie roboty. Bardzo dobrze. Ej, tu jeszcze są raz, bo... Tu jeszcze są do zalania. Ja pierdolę, nie wiem, ludzie, okay. Jeśli napiszecie to łatwo, to na pewno też dostaniecie Shadowbana. Nie czytaj tego! Daj suba! Jeżeli przeczytałeś te słowa, musisz dać mi suba, w przeciwnym razie jutro będziesz miał zły dzień. Nie ryzykuj. Ja pierdolę. Czego tu ludzie nie wymyślą? Żebyś widzę nieźle odjebało we łbie. No. Dobra, Światek, daj może Danielowi albo Łukaszowi, niech się pobawią też. A chcecie? To niech mu Łukasz idzie. Chcesz Łukaszu? Halo? Łukaszu! Ja się wczoraj bawiłem u... Łukaszu, ja mi strasznie, nie wiem czemu, ale mi strasznie TS zaczął lagować. No to nie wiem, się pytam czy chcesz lać, w sensie wykładać. Bo nie wiem czy mam to robić, czy chcesz to zrobić za mnie, he. He. I nie otrzymam chyba odpowiedzi. Dobra, to najwyżej daję Danielowi. Niech podajcie, to mu dam zaraz. Ale łaskawiec. Ojej, Łukasz gubi pakiety i to tak 62%. Dobra, wezmę te ostatnie dwie i już dobra, ci daję. Dobra, dobra. Ja sobie przynajmniej z kamerki. Że ludzie Łukasza może zaraz nam wyrzucić. A przecież Łukasz ma chyba ten internet na kablu, nie? No tak, ale ogólnie chodzi, no. Ja wiem, że patrzę ten, ale... ten ma 71% spadku tego utraconych pakietów. Ale no mimo wszystko, no kurde.
Na kablu mieć takie straty. Dziwne, dziwne. Dobra, bieraj. O, dzięki. O, widzę, tam. Że Łukasz biega, ale ani nie mówi, ani nic. Ani do tego biega. Czy jestem tylko ja w ogóle praktycznie nie rozumiem na ATS-ie. Mhm. Jakaś lipa. To niech zresetuje, weź zresetuj, halo, nie wiem czy słyszysz. Zresetuj! Albo napisz mu na tym, na wiadomości tutaj, hehe. Ale nie, bo nie będzie widać. Bo to nie wskakuje tak fajnie. No, no nie, tylko bym musiał kliknąć, bo napisałem właśnie. Zastanawiam się, dlaczego tutaj jest taka dziura. Patrz, Adziu. Ta dziura? No ta taka tutaj. Bo tak. I co ona daje? Czekaj, Daniel! Ha, ha! A kurwa! Co wy tam no robicie? Nie! Spadłem. Ej, to było dobre. No. Przegiąć taką płytę? No. Widzisz światek? Jestem grubszy od ciebie, tylko na nią sam najgłębszy się wygięło. Aniu, proponujesz na siłownię? Na dietę. Spadajcie, mędy. Nie wiem, czy ma, na TS-ie mam straszną utratę pakietów. Zresetuj! Co, TS-a? Tak. No. User disconnected from your channel. I nas opuścił. Taki. Ha, 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 jestem pierwszy! Na pewno mi to pójdzie trochę wolniej niż świadkowi, ale... Jestem parkurowiec, Adziu, patrz. Dawaj, teraz ty ruszaj swoją dupę tutaj. Brawo. User joined your channel. A witamy kolegę. A jestem z powrotem. A witamy kolegę. Ale dalej mam to samo. To nie wiem dlaczego. Na razie jest dobrze, ale widzę, że te pakiety tak mi się utracają i tak. No ale dobra, masz teraz 2,5%, a nie 80% jak miałeś wcześniej. Także nie jest tak źle, chłopaku. Hopcze, radarowcze. Hopcze. Hopcze, hopcze. Tak. Co? Wszystko ok? Tak. Miał, nie wydaje Michał, mi się. To na klatę bierze teraz. To. Wiadomo. Tą płytę? No. Te skoki. Kurwa. Ale łbem zajebał. Dobrze, że miał kask. O, bo bez kakakasku byś tu nie wszedł. Bez kakakasku. Stoję tu na piasku, nie... śpiewam w kakakasku. A nie bez hełmu? Może być i bez hełmu. No nie, bo ja nie podniosę tego. Ta osoba jest trochę za ciężka już. No jedź teraz. No winicie, nie ma opcji, ja tego nie podniosę. No patrz jak to, chuj, nie udało się. Światek, dawaj, dojeżdżamy. Dawaj! Dawaj tą płytę niżej. Nie. Dawaj ją. Nie. Dać mogę, ale nie powiem w co. O, proszę! A jak się rozbestwił, no? Co za małpolud? Nie, no patrz, zrzucił mnie niżej, no. Przepraszam. Ty teraz Łukasz. Skaczajcie mi na płycie i nie mogę ustać. Brawo, udało ci się, ale jeszcze dwie, cztery znaczy się. Sześć w sensie. Cztery. No dwie, cztery czy sześć? Dwie, cztery. A tak, po kolei. Znaczy najpierw dwie, później kolejne dwie, a to łącznie daje cztery, więc dwie, cztery, o. Hej, zobaczcie ludzie, jak on... Czekajcie, jaki przykuc będzie. Słowiański przykuc? Jestem w piwnicy, sialalalala. A ja będę zaraz w fundamentach, sialalalala. Nie widzicie mnie, sialalalala. Halo, wyskoczę. Wyskoczę czy nie wyskoczę? Skoczę czy nie skoczę? Tak, ludzie, wiem, że przy moście przynajmniej mieliście więcej do oglądania. Oj tam, od razu. Tutaj, wylej beton z płyta, wylej beton, płyta. No ale przy moście wylewanie tych płyt też nie było zbyt ekscytujące. Nie wiem, nie oglądałem akurat tego odcinka, bo...
Nie dziwię się. Trochę trwał, a ja nie mam ostatnimi czasu. Ha. Ostatnimi czasu nie mam czasu. Ostatnimi czasu. Nie czujesz, jak rymujesz. A to nie jest rymowanie, to jest powtórzenie, kolego. Super, wiesz co, nie gadam z tobą, wyjdź w ogóle, taki kolega. Kurwa. Widzicie, ludzie, co ja się z nim mam? Jakie to wredne. Tak, takie błędy popełniam, a w tym roku maturę, no co tam. Łaka makafo. O, dobre bity przypomina, Freestylo. Łaka makafo. A, Dziu nawet nie wie, o co chodzi. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Jak z choinki się urwał. Idź, bo cię jeść się teraz. Ale coraz sprawniej mi to idzie, muszę przyznać. Bardzo dobrze. Ja się cieszę, bo ja mogę odpocząć teraz. A wypłatę i tak dostanę, nie, Adziu? Nie ma tak żerować na młodszych. Byk. Jutro mi przyjdzie alarm. O, proszę. Jaki alarm? Zamówiłem sobie alarm do domu, wiesz? Do domu? No. Szalony. Aż tak tam kradną? No, zdarza się ostatnio. Tak dosyć często. Mam takie dwie czujki bezprzewodowe. Jedna do garażu, jedna do drugiego garażu. O, proszę. I trzy niebezprzewodowe do domu. Plus to nie kolorowo. Bardzo dobrze, trzeba się zabezpieczać. Łukasz kupił ten alarm po to, żeby nauczyć się go, wiesz... Rozbrajać. Tak. Bo bez tego ciężko. To dlatego ludzie mówię, nie dzwońcie na policję. Nie ma. Właśnie. Światek bany chłopy? Ty Światek, a cóż to za odcinek był, że ty dzisiaj odcinek wrzuciłeś z Minecrafta z samymi kobietami, żadnego faceta? Bo tak się... oprócz ciebie w sensie. Dzięki. Tak się złożyło jakoś. Kurde, ale jak tam darły te gęby. Oglądałem to przy obiedzie z Helą i spoko, co nie? I nagle jak jebnęła któraś to... Budowa posuwa się do przodu, świetnie. Klient pyta, czy moglibyśmy nieco przyspieszyć pracę. Jak myślisz? Żeby było dobrze, trzeba trochę poczekać, ale może moglibyśmy nieco przyspieszyć, gdyby nam dostarczyli gotowe betonowe elementy z fabryki. Świetny pomysł. W ten sposób będziemy szybciej stawiać kolejne piętra i nie będziemy musieli czekać, aż beton wyschnie. Zróbmy tak. Ściana prefabrykowana. Czyli musisz i tak dostarczyć, tak? Czyli mają nam dostarczać, ale i tak musimy dostarczyć sami ściany. Ja tych podpór nie będę składał w tym dźwigu, nie? Po co? Nie składaj. Ja już... Wcześniej nam to dostarczali normalnie te ściany, kurde. Stawiali ale... sami, a teraz co? No, a teraz już nie, teraz już to ma jechać. Tym bardziej, że jeszcze marudzili, kurde, na czas, że za długo nam to zajmuje. Wykrakałeś światuś. Ja już kupuję ludzie, także spoko, zaraz będę... Ja nie wiem, co z tymi ludźmi. Wyklakaj światuś. Aj, jak zawsze ja wychodzę. Ja, jak zawsze wszystko moja wina. Dobra, no. To twoja wina. Napierdolę. A mi po słuchawkach poszło. Oj tam. Nie przesadzaj. Oj tam. Mówisz tak, potem nie, w końcu weź zdecyduj się, zawsze coś, zawsze ktoś, oj tam. User in your channel timed out. Łukasza wywaliło. Dzięki, Łukasz. O, aż mnie zadzwoniło. Dobra, zabezpiecz, wsiądź, nawigacja, plac budowy, jadziem! To lecim, panie i panowie, no to lecim. Chłopcy i dziewczęta, no to lecim. A mnie dzisiaj suszy? Kaca masz, co żeś przejechlał? Ja nie pijam alkoholu. Wypylacam. No tak się mówi, co nie?
A te puste butelki za łóżkiem? I ty nie widziałeś kiedyś butelki? Które co chwilę brzdęgolą. I ty nie widziałeś kiedyś z alkoholem w ustach? No na nagraniu nie możesz, no to. No właśnie. Nie widziałeś to nie. A, witam. Asia ma Łukaszu. Gdzież to wędrujesz, chłopcze? O, coś z tym te... Czegoż tak się dzieje? No nie z TS-em, bo TS działa dobrze. Bo nas nie laguje. Widzę jaka tu pędzi. Pędzę. Ja może do tego żurawia, a sama z niego wejdę po tym dużym, ta nie lubię ładować. Może mnie Światek wygoni. Światka nie ma chwilowo. Idę póki mogę. Wiesz co, ja wsiądę flat top. Ja rozładuję to. A, Światek już się zabezpieczył. Siatki nie ma. Co za ciul. To jest Światek, widzicie ludzie? To jest kuźwa Światek. Potrzebuję kogoś na górze, kto odbezpieczy mi ten ładunek. Dobra. Biegnij na sił w noga. Zapierdziela! Wypiję Red Bulla, może doda mi skrzydła. Już prawie jestem. Prawie doszedłem. Nie! Spok. Ja nie! Kurde, chciałem być pierwszy, ja spadłem. Ja też prawie spadłem. No już myślałem, że we dwóch polecicie w dół, nie? No, było blisko. Dobra. One. I co, Daniel, zacząłeś oglądać tych polskich trackersów? No, wczoraj wyknąłem cały sezon. Co ty gadasz? No to Kuki obejrzał dwa odcinki, ja jestem chyba w końcówce drugiego. Ja wyknąłem cały. Ja muszę znaleźć ten pierwszy sezon. Też, jakbyś znalazł, to możesz mi podesłać, bo pierwszego całego nie widziałem. Jak ty znajdziesz, to też mi podesłaj. Tylko, mam 8 odcinków tego drugiego, ja tam tyle miałem. No tak, bo ja, tyle było. No. No wczoraj, tak jak z wami skończyłem gadać, to trochę się źle czułem i się położyłem, na laptopie sobie włączyłem i... Tak oglądałeś. No i tak łyknęłam, bo... Spoko. No, powiem... Łaka, łaka, fołą jestem! Powiem ci, że nawet fuck ciekawy. Off. Łaka, łaka, fam! A tu, Osia, ty się widzę zabezpieczyłeś już. Ja. Siadno, dźwiguję. A, tutaj, no bo miałem pomagać, ale że dostałem telefon, łaka łaka fołą, no to tak wyszło. Zabezpiecz. To ja uciekam. Łukasz, cookie, flat top i co tam jeszcze było? Jaki cookie? No, cookie jaka ty, no tak pisało cookie, no to pisało cookie. To co, Światek, do wody? Co? A, to, do wody, tak. Znikło. Nie! Znikło! A tak się pytam, dowody. Jakie dowody? O co ci chodzi? Co ty chcesz mnie tutaj z dowodami? A to spokojnie, nie musicie się rozkładać. Tu jest na tyle mało, że tutaj wiadro jedno wystarczy. Dobra, dobra. Więc ja nawet też się nie rozkładam po wiadro, bo to nie ma sensu. Idę do ciebie, Światek, sobie popatrz, jak w tym dźwigu ci idzie. Pok. Lejemy beton, lejemy beton. To wygląda jakbyś szedł z takim koszykiem jak ten, ale czerwony kapturek i tak bujał tym koszykiem. Przyci tył. Łaj tam łaj. W sumie pompę można już oddzieć do bazy, no nie? No raczej tak, zobacz tam w tym ile to jeszcze. Nie ma już, A, no to gitara. To kończymy, wcale tak długo nie wyszło. Ja też wezmę tą drugą i od razu też... Mamy godzina 20, myślę, że do 2 godzin. Godzina 45 skończymy pewnie. Tak, nie, to jeszcze w miarę to po ludzku będzie się renderowało. A, to jeszcze na meczek zdążymy. No, no spokojnie. Ale ja nie mam piwa. To jeszcze zdążysz po browara pójść. No ale tu nie ma nigdzie sklepów w pobliżu z Polski piwem. Kupisz sobie angielskie. Nie, bo już jest 20:10, to nie zdążysz i tak. Tak, wiem, lubię. Nie, to ja sobie pogram. Towarzyski.
Lol. Lol. Oglądałem ostatnio, co był, oglądaliśmy w pracy. Lol. No. A ulubiona czynność świadka. Nie wiem, czy taka ulubiona, no ale... Znaczy na ulubionej maszynie, o, może tak. O, o, co? To się zgodzę, to się zgodzę, jak najbardziej. To ja chyba cię muszę do farminga zaprosić. Nie. Patrz, nie chcę przyjąć ładowarki, tego zaproszenia. Ładowarki czołowe nie są moją mocną stroną, od razu mówię. Ostatnio jedyne, co polubiłem, to orkę. O, to na orkę mogę przyjść. Akurat będę miał pół kukurydy. Którą ja wczoraj kosiłem. Jak będzie osiliśmy. Orka, to... No, dobra. No, już se przypisuję sam zasługi, kurde. A narudził na mnie, ja nie wiem. Tak by to Zbysiu powiedział. Chodź szczępić ryja. Chłe. Aleś ty zabawny światek. Przepraszam. To już będę cicho, okej? Okay? Nie no, spoko. No ale... Ej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć smerfów świat. To przybądźcie. Dzisiaj w las. O, na przykład. Światek, co ty chcesz zrobić z dziećmi w lesie? Ale to ja dokończyłem twoją piosenkę, nie moją, lol. No chyba nie. Kurde. Już będzie mnie tu posądzał o jakieś niewygodne fakty. Nie. Niewygodne fakty. Dobra, ja jadę z betoniarką, jeszcze została mi jedna pompa do odwiedzenia później. Nie, ja już tam pompa odwiążę. Ja już jadę do fabryki ścian. Tak więc wie ta OZTA. Ale ja naprawdę nie pojmuję. Kazali nam się pośpieszyć, że szybciej mamy robić. Mieli nam wszystko dostarczać na miejsce, a my musimy kuźwa po ścianie jeździć. No to jest paranoja. Ja ci wysiądę i te ściany kupię. Ale i tak chyba jeszcze nie możesz. Ale jak będzie. No jeszcze nie, bo jeszcze tutaj zostało mi 6 płytów. Aż 6 płytów. Szkoda, że to nie są takie płyty CD, bym sobie rzucił do góry i by wpadło i by było. To sobie postoję z panią, porozmawiam. Poflirtujesz, mówisz? Nie, no mam dziewczynę, więc to nie wpada. A, to nie wolno. Nie, bo jeszcze się dowie, jeszcze obejrzy odcinek. Nie, to ja muszę to wycięcie zrobić. Zapisz sobie. Ej, w ogóle ciekawa faza. Z takim gostek młodszy rok ode mnie, on z Litwińcem jest. I coś była gadka, wymyślaliśmy nazwisko dla naszego kumpla. Mhm. I ten Litwin coś powiedział i kumpel tego nie usłyszał. Dawaj, no i mówi, ściany. Żeby powtórzył, co nie? No. A ten Litwin, ale mamy dzisiaj piękną pogodę. I zaczął nagle o pogodzie napierdalać. Ale tak to pięknie mu wyszło, że jak jebnęliśmy śmiechem. Po prostu, nie no w ogóle, ale o co chodzi? Hej, dawaj ściany. Dawaj Danielu. Piękna. A gdybyście tak wjechali na ten parking na górę? Biegłem w biegu. Adziu, dawaj, dawaj taki challenge, rób to, dawaj. Challenge accepted. Challenge. Obawiam się, że nie wiedziesz. No obawiam się też, że nie wiedziesz, bo tu jest bardzo brzydki wjazd generalnie. Znaczy na nie tyle parkingu. Co brzydki, ale ten ciągnik jest, znaczy ta naczepa jest stosunkowo wysoka, a tam nie ma dużej... Dobrze, tak, masz rację. Rampę mi wybuduj, światek. Ale to taką skocznię narciarską bardziej. No masz beton przecież, masz żurawia tu. No jakby dało się tutaj samemu konstruować, chłopie. To ty byś tutaj zobaczył takie budowle, o których nawet nie śniłeś, nie? Co, betonowego chuja byś wybudował? Tak. To ty myślisz o małych dzieciach w lesie. Ja to kończyłem tylko twoją piosenkę, no. Tylko, że ona tak nie idzie, ciulu. I wszyscy przeciwko mnie, idę w kąt. Nie. O, łaka fąsą. No, jak ty byś się tu zmieścił, to naprawdę byłby cud. Łaka fą. No, byłoby grubo. Łaka fą. Uderzałem, że tutaj... Większy bus miałby problem. Dawaj na górę. Ktoś na górę wbiega, już ustawić, odblokować, odbezpieczyć. Proszę. Jak wbiegnę, to ja wbiegnę, jak nie, to Łukasz. A Łukasz jest w ogóle, bo tak cicho siedzi, coś. Znaczy,
Łukaszu, co z tobą? Tam nie dajesz znowu mu tam... Jestem. Ale tak cicho coś jest dzisiaj, Łukaszu. Ja, smutno mi z tego powodu. No bo kurde, dalej mam ten problem z tym TS-em niestety. Myślałem, że się na mnie obraziłeś, że cię wyprzedziłem ostatnio. To na pewno to, Daniel, ja ci mówię. To jest pewne. To właśnie dlatego. Też tak sądzę, że mam teraz wyrzuty sumienia. To bardzo dobrze. To już. Proszę. Dziękujemy. Halo, o. Halowało się. I zabezpieczaj od razu. Daj się mnie jeszcze teraz. Tak no wiem, mówię. Wiem. O. Dobra. Ty, Adziu, zdąży do wody? Kurde. No to czekaj, to ja nie będę odkładał tego. Ale a ty nie sięgniesz chyba. Nie aż tak bardzo, no. To zostaw mi ścianę, a ty bierz to. A ty też nie sięgniesz. Tak szczerze mówiąc. Troszkę przykrótki będziesz. Sam jesteś przykrótki. No ale przykrótki... No, mało ważne. No dawaj, bo ja mam ścianę idealnie ustawioną. Gdzie ile? Czteropoziomowy parking? Chyba jo. Nie będzie, będziesz za krótki troszkę. Chociaż tak, tak na styk do wody wejdzie. Nie, nie wejdzie. Nie, nie weszło. To co, jeszcze coś do wylania betonem? Spiralne schody, schody. O, teraz te schody. Podwójne? No. Okej. Okay. To ja tym swoim się tepam do huty. A wy tam dawajcie. To już tam jadę. Ale halo. Halo, czy to są te schody? Co? Chcę zobaczyć te schody, to kurwa jebniesz na twarz. A mam przyjechać z przyczepą? Możesz przyjechać z tym, ciężarówką z żurawiem. Serio. Nie, no dobra. No. Ale ja ci mówię serio. Ale jestem bliżej tym. No gotowo na czepę. Ożeś. To aż takie gówno? Zobaczysz, no. Radek, ja nie wiem, czy ten dźwig da radę to umieć. Też tak myślę. Znaczy pomijam... Mówisz, że trzeba ręcznie. Tak. Myślę, że i ręcznie byśmy dali je radę podnieść. No tak, w czterech spokojnie. Ja o kurwa. Ja myślałem, że to takie na całe piętro będą czy coś, a to takie gówno jest, że poezja, nie? Zapniesz? No co ty kurwa? I dobra, zaraz poprawię. Lekko się tylko powyginały, no. Te, żeby popękały? W sumie to kiszczyzna. To po to masz te czerwone, żeby to na tym postawić. Dobrze, tak przepraszam, już ci stawiam. Częściej schody. Nie, dzięki, mam dziewczynę. Mówię schody z bocieńcu. Mówisz jedno, ale możesz myśleć drugie. Oj tam. O. No patrz, to perfekt. Dawaj mnie tutaj, postawię jeszcze drugie schody, odbezpiecz. Wymontujecie te schody, czy nie? Bierzemy je z huty. O ile Łukasz cokolwiek rozumie. Łukasz się wyłączył od nas. Ja tutaj widzę po prostu na mapce, na budowie, gdzie macie je dać. Dobra, zabezpieczone. Zabezpiecz. Zabezpieczone. Jedziemy. W biegu, a? Szalony wariat. Normalnie biegłem w biegu. Światek, ty już czekasz tam z tym dźwigiem, to weź może tego wieżowego, ty. Co wieżowego? Dźwig żurawia wieżowego, bo tym to nie dasz rady. A. Podnieś pan. Przepraszam, a myślę, że mimo wszystko dam trochę. Wierzę w swoje możliwości. Było blisko. I ta hamulca. O, ktoś tu rower zostawił. Bierz. Mam lepszy. Bierz, póki nie widzą. Ale Adziu, mógłbyś tutaj z drugiej strony podjechać jakoś tak...
Bo ja tutaj tak jestem rozstawiony jak ostatnio i tak. Tak tylko bym poprosił ładnie. A żebyś tu ładniej podjechał bliżej mnie. No tylko tak ładnie proszę, nie? No już, chwila. Nie zmuszam cię do niczego. Jeszcze. Jeszcze? Kupiciul. Jarek. A z, wiesz, gdzie to masz rozładować? Z odbezpieczonymi, jo? Jo. Jaaa, możesz tam sobie stać, bo... Idziemy ludzie na górę zobaczyć. Waka waka phone. Okay. Ciąż tutaj. Freestyle law. Ciąż tu na Amazonie, czek. Co? Nie ziewaj. Co? Kuwielko. A, pierw musimy je pewno tutaj zamontować. Zaraz je ściągną z tego stelażu. W sensie będzie można, no wiecie o co chodzi. Czyli tu nie będzie windy, tu będą schody. Tak. Trochę nie ipa. Tylko, że ja nie mogę się podnieść. Halo, zablokowałem się gdzieś jak gdyby. Mało nowoczesne. O! No, żeś się o mur zablokował. No już wiem, no już tak się odblokowałem się, no. Dobra, idziemy zobaczyć, co ten światek odpieprza. O, no dostarcza schody, no. Bardzo pięknie, w bardzo pięknym i szybkim stylu. Patrz, chłopie. Tak schodów to ty jeszcze nigdy nie dostarczyłeś. To okazji testuje ich wytrzymałość. Dokładnie. No. Ktoś musi, tak? No tak, tak. Wariat. Ktoś musi to sprawdzić. No dokładnie. A to nie, panie, to już wiemy, po co ta dziura, światek. Zobacz. Halo, czekaj, chwila. Po co? Panie, widzisz pan, po co ta dziura była? Ale to nie tutaj. Na schody. To tu. Nie. Gdzie te schody? Po środku. No ma, tu w tym jest. O Boże, że to tam będzie w tym... Aha, to jest tu. Czyli tam będzie winda. Skoro tu są schody. No, tak, tak wygląda. Ale Adziu, ja nie mówiłem o tej dziurze teraz, co tutaj ja wsadzam te schody, tylko ja mówiłem o tej dziurze tam na środku, no. Tam co zielony teren jest. No dobra, ale tu też była dziura, nie wiadomo dlaczego, a już wiemy. No teraz już wiemy, no. Serio ich nie postawię. Nie. Ja rypię. Musisz obrócić, idealnie ustawić co do milimetra i centymetra. Dobrze, przepraszam. Ja zamontowałem normalnie. O, haha, zamontowałem. O, sprawdzimy, czy da się wejść. O, pięć ukazień. Chyba się jeszcze nie da. Schody są? A, to już ostatni krok. Serio? Czyli tak. Windę zamontuje inna firma. Ja. Będzie nie, nie, czyli schodów nie. Taki ten parking trochę jeszcze biedny w sumie, bez wykończeń, bez... No ale cóż, to jest construction, ludzie. Schody czyli zamontują. Twórcy nas dalej nie oglądają. No nie, znaczy, no, jeden obejrzał. No, coś tam poplamił. Pokazał nam wykopać, tak? No. A, no przecież. Przecież to jest zupełnie inne zlecenie, no ale dobra. Bo to nie jest podziemny. Tylko najziemny. No. A i tak fajne takie zleconko. Przyjemne. Wyszło ile? Półtorej godziny. A, lol. Ja jestem tak daleko od tego, ja się dziwię, dlaczego mi nie chce załapać. Duży Łukasz. Już opuszczam. Duży Łukasz. Nie ładnie tak mówić. Mówię duży i Łukasz. Ale było słychać. Aha, i co? Ale było słychać duży Łukasz. Odjedź światek dużym żurawiem. Serio? To weź zresetuj wszystko do domu, lol. Do domu. Sam sobie bierz to do domu. No do domu, no a gdzie no? Teraz chwila prawdy. Dobra, to załatwione. Łatwo nie było. Prawda, ale było warto. Nowy parking wygląda świetnie, a do tego klient zadowolony. Dobra robota. Pochwalili nas. O. Ale zgarnąłem za to półtorej miliona. Ale że, ale to... Ale barierki są, to jednak tutaj nie wiedziesz. No. No, gówno. Ja tak jak wiedziałem, no ja to... W ogóle, patrzcie jak to wygląda. Ale to odpicowali. Nie chcę wam nic mówić, nie chcę was denerwować, ale generalnie zasypali parking podziemny, który wykopaliśmy. Aha. A co tam? Spoko.
No, więc generalnie tak, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, polecam Constructiona, najlepsza gra symulacyjna. Ja pierdzielę, no nie wierzę w to, no nie wierzę w to. Ej, ale możemy wybudować go jeszcze raz, jakbyście kiedyś chcieli. Tak samo jak nowy most. Ale ja nie wierzę w to, no kurde, no weź zobacz, weź to zobacz. Przecież w środku normalnie zasypali to, cośmy kupali. Faktycznie, no. No jak no. Tak można w ogóle? Ja i Światek się tyle nakąpał, tyle ziemi, że nie, ja wychodzę, ja wychodzę. Tak, wyjdź, nie. Ja się... No patrz, a chciałem ci kasę przelać. Ja, trudno, nie chcę nawet za to kasy. Nawet kasy za to nie chcę. Nie, nie. Ale mam 5 milionów na koncie już. Dosyć, po prostu ja dosyć. Mam 7. No ja tutaj kukiemu trochę zarobiłem. A czemu tam jest trawa dalej? No to mówię ci właśnie, że zrobiłem... Dobra, ludzie, ale ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję, zajrzyjcie do opisu, tam macie linki do chłopaków. I to było na tyle. Ja dziękuję panowie za pomoc. Również. Był dzisiaj ze mną Daniel. Siemanko. Na razie, cześć. Był ze mną Łukasz i był ze mną Światek. Papa. Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się. Na razie. No i papa. Pa.